Zatrzymajcie się i posłuchajcie. Chcę wam powiedzieć o Jezusie Chrystusie, o żywym Bogu, którego doświadczyłem w 2015 roku. Mam na imię Damian Lorek i chcę wam powiedzieć, jak Jezus, żywy Bóg, wyswobodził moje życie. I ja tu dziś stoję, stoję o mocy Ducha Świętego, bo w 2015 roku narodziłem się z Bożego Ducha. Kochani, wychowałem się w rodzinie katolickiej, uważałem się za dobrego człowieka i gdzieś jakoś pokazywałem, że jestem dobry, ale w głębi serca było coś nie tak, było coś nie tak. I wiecie co, gdy dorastałem, wychowałem się bez ojca. Przez to w moim sercu pojawiała się pustka, brak akceptacji, miłości. Do momentu, kiedy wszedłem w grono starszych przyjaciół, przez tą pustkę od razu uzależniłem się od narkotyków, od alkoholu, od seksu, od pornografii, od masturbacji. Zacząłem jeździć po Polsce na imprezy techno, bo myślałem, że sobie tą pustkę załatam imprezą, dobrym narkotykiem, seksem, czymkolwiek. Szukałem sobie tego, trzymałem stery swojego życia w swoich rękach. Uważałem się, że jestem panem swojego życia. Do momentu, kiedy się nie zaćpałem konkretnie. Zaćpałem się konkretnie amfetaminą. I wiecie co? Wtedy ze szczerego serca zawołałem do Jezusa w swoim pokoju. Byłem naćpany, lało się ze mnie. Po ludzku powiedzielibyście, że jestem skończony, że jestem narkomanem, bo tak było. Nieważne, czy ty palisz jointy raz w tygodniu, czy dwa razy, ale chcę ci powiedzieć, że jesteś narkomanem. Nieważne, czy ty raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu się uchlasz i jesteś alkoholikiem. I to jest prawda. Przyjacielu, stoję tutaj dziś i chcę ci powiedzieć, że Jezus Chrystus pragnie z tobą relacji. Ja go doświadczyłem, ja go poznałem. Stanąłem z nim twarzą w twarz. Poznałem jego świętość. Moje stare życie było jednym wielkim grzechem. A Słowo Boże mówi, że kara za grzech, karą za grzech jest śmierć. I jeżeli dziś świadomie się paprasz w grzechu, idziesz do piekła. Idziesz do piekła. Bo Bóg jest sędzią sprawiedliwym. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, ale jest tak dobry. Jest tak dobry, że posłał swojego Syna Jezusa po to, abyś Ty Go poznał, abyś Ty zawołał do Niego i się z Nim spotkał, bo On wziął każdy grzech na siebie, każdą patologię na siebie, po to, abyś Ty doświadczył wolności, po to, abyś Ty nie był potępiony. Po to, abyś ty był zbawiony. I ja w 2015 roku ja zawołałem do Jezusa i ja go poznałem i jego święty duch mnie wypełnił. I dawniej ja nie potrafiłbym tutaj teraz stać. Byłem 8 lat uzależniony od narkotyków. Wszystko brałem. Moja psychika była zrujnowana, ale gdy spotkałem się z Jezusem, z jego potęgą, z jego mocą, On wyswobodził mnie. On zaczął regenerować moją psychikę. Wyciągnął mnie z patologii. I to jest dla ciebie dzisiaj. To jest dla ciebie. I Jezus dziś czeka na ciebie. On do ciebie dziś woła. Przyjdź do mnie. Ale pytanie, czy ty chcesz Jezusa? Czy ty chcesz żywego Boga? Poznałem Go jako dobrego Boga. I Jezus objawił mi tatusia. I ten właśnie tatuś chce mieć z tobą dziś relację. On każdego dnia chce cię podnosić. Chce ci dawać miłość, której nigdy nie doświadczyłeś i nie doświadczysz. Musisz narodzić się na nowo, aby wejść do Królestwa Bożego. Bóg chce odrodzić twojego martwego ducha. A stanie się to przez to, gdy ty go zaprosisz i powiesz: Jezu, ja ciebie pragnę, ja ciebie chcę poznać i niech twój święty duch wypełni mnie od wewnątrz. Ojcze, ja się modlę,
aby ludzie, którzy słuchają tego, rodzili się teraz na nowo swojego ducha. Duchu Święty, przenikaj teraz te osoby. Przenikaj ich serca. Niech oni się teraz zmieniają. Duchu Święty, Ty jesteś potężny. Ty jesteś potężny. I Boży ogień, niech teraz przenika tych ludzi. Niech oni się teraz rodzą na nowo. Na nowo. I Jezus, ja wylewam Twojego ducha tutaj. I niech oni doświadczą Ciebie. Doświadczą Twoją miłość, akceptację. Niech się poczują bezpiecznie. I niech zaczną myśleć, że jesteś żywym Bogiem. Teraz. I przyjacielu, chcę Ci powiedzieć, że jeżeli chorujesz i żyjesz w jakiejkolwiek patologii, to jest to nielegalnie. Chcę Ci powiedzieć, że Jezus chce Cię dziś wyswobodzić i chce Ci dać zdrowie. Ale pytanie, czy Ty chcesz być zdrowy? Czy Ty chcesz być zdrowy? Bo to jest dziś dla Ciebie. To jest dziś dla Ciebie. Zatrzymaj się i posłuchaj innych świadectw, prawdziwych świadectw, jak ludzie pojednali się z żywym Bogiem, z Jezusem. Jezus to nie jest religia. Jezus przyszedł tu na ziemię, aby obalić religię. Aby obalić religię. Jeżeli pragniesz Jezusa, to przyjdź, pomodlę się o Ciebie. Jeżeli chorujesz, pomodlę się o Ciebie. I Jezus Cię dziś uzdrowi. I Jezus Cię dziś uzdrowi. W imieniu Jezusa jest moc. Jest moc. Wystarczy, że się odwrócisz od grzechu. I przestań być kozakiem. Bo potrzebujesz dziś Jezusa. Potrzebujesz dziś Jezusa. I On jest. On żyje. I On czeka, abyś do Niego przyszedł. Położę na Ciebie swoją rękę, świętą rękę, a Święty Duch zacznie Cię zmieniać od środka. Poczujesz coś, jak Cię zaczyna wypełniać. I to właśnie ta pustka, która była w sercu, będzie wypełniana Jezusem. Będzie wypełniana Jezusem. Halleluja! Przyjdź! Porozmawiamy. Nie bój się i nie lękaj. Nie bój się i nie lękaj. Przyjdź takim, jakim jesteś, do Jezusa. Amen.